Pytacie mnie, czy często spotykam się z prowizorkami w instalacjach elektrycznych, do których klienci mnie wzywają? I odpowiedź brzmi tak, spotykam się dość często. I tak było również w tym przypadku, kiedy klient sam podłączał sobie małą rozdzielnicę elektryczną. Jak tutaj widzimy, próbował on ją składać z tego, co miał pod ręką. Każde zabezpieczenie jest z innej parafii. Mamy tutaj na przykład S161, S301 różnych producentów, ale również są to zabezpieczenia, które dosłownie wiszą na przewodach elektrycznych, dlatego że szyna TH jest niezamocowana do podłoża. Jest to również goła szyna grzebieniowa, którą widać tutaj od spodu i coś takiego grozi porażeniem prądem elektrycznym oraz zwarciem instalacji. Jak widać, klient miał bardzo słabe pojęcie, również pospinał wszystkie przewody neutralne i ochronne ze sobą. Zaś jeśli chodzi o dobór zabezpieczeń, to należy pamiętać o ich odpowiednim stopniowaniu. Czyli jeżeli na zabezpieczeniu głównym stosujemy bezpiecznik topikowy 25-amperowy, to już kolejnym zabezpieczeniem w rozdzielnicy elektrycznej mieszkaniowej lub domowej powinien być wyłącznik nadprądowy maksymalnie B16 A, bo należy pamiętać, że stopniowanie zabezpieczeń odbywa się co 2 stopnie liniowe. Tutaj widzimy na przykład właśnie te przewody neutralne i ochronne spięte razem ze sobą, popalone dlatego, że instalacja była kompletnie przeciążona. Te zabezpieczenia nadprądowe mają wartość od 16 poprzez 20, 25 aż do 32 amper. A tutaj widzimy już ZK zabezpieczenie główne przedlicznikowe. Jak wyglądało nieodpowiednie dobieranie zabezpieczeń, po prostu podstawa D02 została wypalona i przy próbie mojego jej zdjęcia zwyczajnie rozleciała mi się w rękach. I teraz jeśli chcielibyście więcej tego typu filmów z różnych prowizorek, dajcie mi znać w komentarzach. Będę takie dokumentować częściej. Dzięki. Tak, mam na mnie. Wtedy, że też wywozili różne kryształy i tak dalej. Na Węgry inny towar. Wszędzie handlowali, jak się komuna waliła. Komuniści się uwłaszczali, a my...